Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutrala, to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy na S40, żeby wam tu zaprezentować, jak ta postać rozwinęła się od ostatniego odcinka, dlatego że przez jakiś czas nie było odcinków z tego zabójcy. No oczywiście postać regularnie się rozwijała, no i sami widzicie, który już mamy poziom, 443, zaraz wam tu pokażę, jak wyglądają nasze podstawy, no i ogólnie szybko sobie przelecimy tą postać, żeby taka ciągłość serii została zachowana. Natomiast clue tego odcinka to jest oczywiście Q&A. W odcinku poniedziałkowym, w tym klikaniu lochów tam na W60 co było, mówiłem, że będę chciał nagrać taki odcinek co nieco podsumowujący, powiedzmy, ostatni rok. Pokażę wam na samym końcu, jak wyglądają moje statystyki z tego roku, czy to właśnie z YouTube'a, czy to z Twitcha. No i tak jak mówiłem, chciałem zrobić takie Q&A i to też zrobiłem. Zadaliście mi, w sumie ogłosiłem po prostu na Discordzie, zadaliście mi sporo pytań. No i w dzisiejszym odcinku również na te pytania sobie odpowiemy, bo ostatnie takie ala Q&A, powiedzmy, było jakoś w okolicach startu chyba serwera 38 polskiego, czyli no już 2 lata temu, jak nie więcej, więc stwierdziłem, że dzisiaj coś takiego zrobimy, ale na wstępie oczywiście zostawcie kciuka w górę, w tym momencie zjeżdżajcie w dół, klikajcie tego kciuka, będzie mi bardzo, bardzo miło, subskrybujcie z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi, wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha, linki są przy pięknym komentarzu oraz opisie, no i możecie pisać komentarze, jak tam wam minął ten rok, bo to będzie jeden z ostatnich właśnie filmów w tym roku, chciałem coś takiego zrobić, więc możecie pisać, czy generalnie jesteście zadowoleni z tego, jak wam właśnie rok minął, czy coś ciekawego udało wam się osiągnąć w tym roku. No generalnie piszcie, chętnie sobie poczytam, będzie mi na pewno bardzo miło, jak się tym, o ile chcecie oczywiście, podzielicie w komentarzach. Tu jeszcze wam chciałem dograć, bo to już w sumie zobaczyłem po nagraniu tego filmu, ale pewnie gdzieś tam rzucę na początek, że pojawiła się informacja o tej noworocznej wyprzedaży, która będzie miała miejsce od 30, z tego co widzę, grudnia chyba. Aha, to mam tutaj na przeglądarce, żeby wam pokazać. Od 30 grudnia do 1 stycznia będziemy mieli, oprócz promocji na grzybki, czyli tej zwykłej 20%, będziemy mieli jeszcze jedną paczkę dostępną właśnie w ramach, tak jak mówię, tej noworocznej wyprzedaży. No i to będzie taka paczka, tylko jedna za 100 euro, czyli na nasze 400, będzie tutaj 3000 grzybów i prawie 10 tysięcy szczęśliwych monet. Z tego co widzę, innych paczek nie ma, kilka tych paczek było właśnie na święta, na tej świątecznej wyprzedaży. No a teraz zrobili coś takiego, no nie wiem, generalnie git chyba, nie? W sensie, no lepiej kupić sobie zamiast tam, powiedzmy, normalnej ilości grzybków za te 400, no to jak jeszcze dojdzie 10 tysięcy szczęśliwych monet, to jest naprawdę dużo monet do kręcenia kołem za darmo przez jakiś tam czas, więc no lepiej kupić taką, jeżeli ktoś planuje i tak kupować, aniżeli tą zwykłą. No i to tyle tak naprawdę, chciałem to dorzucić, bo już nie będę osobnego filmu nagrywał o tym, że jedna paczka będzie taka z okazji nowego roku, także też możecie napisać w komentarzu, co o niej sądzicie. Tak ona wygląda, jak widzicie na screenie. No i chyba wszystko, my możemy przechodzić do dalszej części filmu. No i dobra, myślę, że możemy zaczynać. Tak jak powiedziałem na samym początku, przede wszystkim, co tutaj ciekawego na tym zabójcy. No w tym momencie mamy już 443 level i pół. Jutro sobie dostaniemy bodajże 300 milionów. Chyba 3 książki to jest 300 milionów expa, więc jutro nam to wpadnie. No a za 2 dni będzie kolejny level, więc powolutku tutaj się rozwijamy na tym serwerze. Może na początku pokażę wam, jak to wygląda w ogóle z lochami, bo to was pewnie najbardziej ciekawi. Zrobiłem sobie skana przed odcinkiem i w tym momencie wygląda to tak. Mamy prawie 24,5 miliarda expa z samych lochów tutaj do wbicia, więc no to jest naprawdę sporo. Może ja przerzucę OBS-a, żeby mówić prosto do mikrofonu, bo zauważyłem, że jak tam sprawdzam, wiecie, jakieś procenty w SFToolsie czy coś takiego, to się patrzy na drugi monitor i ten mikrofon tak dobrze nie łapie. Więc tak jak mówię, mamy 24,5 miliarda expa do zdobycia z samych lochów. Oprócz tego to są oczywiście lochy, które w tym momencie mamy otwarte, więc należy tutaj na pewno jeszcze doliczyć loszek, który się odblokuje na poziomie 480, bo na pewno lochami ten poziom 480 wbijemy, no i potem, o, dokładnie o to mi chodzi, o tą grotę potworów, no i ten loch da nam również 2 levele jeszcze dodatkowe, więc o tym musimy pamiętać, to pierwsza sprawa. No i oczywiście nie ma w tym zawartego tornada, no a tornada zrobimy 350 potworów w tym tornadzie, no bo teraz mamy 650, więc tam no dokładnie 349 tych potworów sobie zrobimy, co da nam około 3,5 miliarda expa, więc, przepraszam, nie, 10,5 miliarda expa, bo to jest
350 powiedzmy przeciwników razy 30, czyli 10,5 miliarda expa, więc łącznie w tym momencie dostaniemy, nie licząc tego lochu tutaj, no bo go jeszcze nie mamy odblokowanego, dostaniemy jakieś 35 miliardów expa z tych lochów, co da nam jakieś 23,5 levela plus minus, tego co sobie liczyłem przed odcinkiem, żeby wam powiedzieć, więc no naprawdę wygląda to ładnie. No a oczywiście jeszcze tutaj będę planował no dłużej to potrzymać, nie? W sensie zobaczymy, jak to wyjdzie na magu. Mag jest taki poniekąd testowy, no a na tym zabójcy myślę, że nawet jeszcze dłużej tutaj sobie potrzymamy. Myślę, że tak 460 no to minimum, a może troszeczkę dłużej, zobaczymy, jak to wyjdzie. Tak czy inaczej, no zapowiada się naprawdę fajnie i bardzo dużo tych leveli wbijemy tutaj z loszków, więc tak to po prostu na ten moment się prezentuje. Jeszcze wiadomo, pewnie wymienię bronię, jeszcze tutaj pachołki mają sporo takich starszych itemków, więc też będę chciał im to wymienić. Myślę w ogóle, żeby tutaj na tym zabójcy to potrzymać do Wielkanocy. Szczerze mówiąc, na wielkanocnym legendarnym lochu przebiorę siebie plus pachołki, tak już konkretnie. No i jakoś po legendarnym lochu właśnie na Wielkanoc sobie te loszki klikniemy. Taki jest plan, no ale zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No w tym momencie mamy 443 poziom i pół, więc no jeszcze troszkę na pewno tych leveli z samej jawki będziemy chcieli powbijać. No i oczywiście pamiętajmy, że itemki mam ulepszone tylko razy 10. Tutaj cały czas sobie odkładam. Mam już prawie 4 300 000 kryształu, 5 300 000 metalu. Fajnie to idzie w ogóle, bo zwróćcie uwagę, że ta postać wystartowała około 3 miesiące później niż nasz Maguś. No i to w sumie widać, nie? No bo teraz na Magusiu tam mamy chyba 5 100 000 kryształu, coś takiego, więc troszkę więcej. No ale myślę, że jak będziemy już powoli mieli klikać lochy, to na pewno te itemki uda nam się poulepszać, może jakoś nawet razy 18, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, więc to też na pewno nam te procenty zbustuje, no i też więcej tych lochów zrobimy. O tym należy pamiętać. No ale tak to po prostu wygląda, nie? Tak to wygląda w tym momencie. Jeżeli chodzi o statystyki, to mamy 16 tysięcy zręczności dobite, no i teraz lecę sobie troszeczkę w HP, dlatego że trochę mnie tutaj zaczęły cisnąć klasy z inną główną statystyką, jakiś tutaj Maguś, jakiś tutaj Paladyn, jakiś Berserk, więc no mówię, troszeczkę chciałem tego HP sobie podbić, bo tak to leciałem ciągle w rękę. Myślę, żeby na razie podbić do jakichś 10 tysięcy to HP, no i potem sobie polecieć dalej w zręczność, no bo to też wiadomo, jak się boostuje główną statystykę, to i więcej tych lochów się zrobi. No ale tak to wygląda, jeżeli chodzi stricte o naszą postać. Aurę mamy w tym momencie 35, a rękę sobie skończyłem, a rękę skończyłem dosłownie kilka dni po tym, jak ją skończyłem na W50 i zresztą z tego wam nagrywałem film. No a tutaj też robiłem jakieś przerwy, też tej areny przez jakiś czas nie rozwijałem, więc nie było sensu, żeby nagrać kolejnego filmu praktycznie o tym samym. Zrobię to chyba z wojownika, dlatego że na wojowniku już tutaj się zbliżam również do zamknięcia tej areny. Nie miałem żadnej przerwy, codziennie ją rozwijałem, więc będzie to fajnie widoczne, ile faktycznie zajmuje skończenie tej arenki na grzybkach. No i zresztą na wojowniku wbiliśmy ostatnio 400 poziom, więc to też będzie fajny jakby powód, żeby sobie właśnie odcinek z niego nagrać. Dobra, jeżeli chodzi o surki do kowala, no to widzicie, jak to w tym momencie wygląda. Tutaj nic ciekawego. Pupilki, no zbliżamy się już do połowy powolutku. Jak widzicie, 1000 światło w ogóle, jakie mocne mamy. Akurat to jest git, bo się posługujemy zręcznością. No ale pupile oczywiście wszystkie połapane już od dawna. No i światło mamy 1860. Tutaj jakoś powiedzmy prawie 1800 w pozostałych żywiołach. No w sumie różnie to tak, no ale tak 1700-1800. Więc powolutku zbliżamy się do tego, żeby te pupile no zbliżyć się do połowy po prostu tych karmień, bo wiadomo, jak wszystkie są na 200, to tutaj mamy po 4000, to jest jakby logiczne. Jeżeli chodzi o loszki, to nic się nie zmieniło oczywiście, nic tutaj nie klikałem dosłownie, tak to w tym momencie wygląda, więc no strefa mroku tak samo. Tutaj też oczywiście mało co kliknięte, czekamy sobie cierpliwie z tym. Tornadko 650, karuzela z idolami trójeczka, no i portal i wieża wiadomo zamknięte. Jeżeli chodzi o naszą twierdzę, to mamy co? Skarbiec na poziomie 30, tego, za ten skarbiec coś się nie mogę zabrać, szczerze mówiąc, żeby go pocisnąć dalej, bo jednak no wypada to zrobić, lepiej ten skarbiec mieć na maksa, aniżeli tutaj kopalnie lecieć. No jak widzicie, kopalnie mam 50, już się buduje 51, a ten skarbiec stanął na tej 30 i póki co tak
trzymam, no ale no prędzej czy później to się zrobi, no nie? Może jak tu dobiję kopalnię do 60 i będę już mógł wymienić gemy na jakieś 1400 plus, żeby mieć wszystkie, bo tak jak chyba już mówiłem na początku, też jeszcze te gemy będę wymieniał przed tym klikaniem lochów, żeby tam jeszcze zboostować te procenty, oprócz tu wymiany itemków i generalnie ich ulepszenia, no to myślę, że ta 60 kopalnia będzie tak w miarę ok. No i potem ewentualnie sobie pociśniemy skarbiec, bo od kopalni 60 do 100, mimo że te 40 poziomów, to te gemy nie boostują się jakoś gigamocno. Dobra, dalej. Jeżeli chodzi o podziemie, to nam się kopalnia złota buduje na 34. Mamy tutaj już nawet na 35 odłożonych surek, więc tak to wygląda. Gildyjka. Gildyjka wygląda tak, tu chyba się nie będę jakoś rozwodził. Spadliśmy na top 2. Ostatnio nie ma walk w sumie. O, chyba się topka zbugowała. Nie ma walk pomiędzy gildią top 1 a top 2, tak czy inaczej jakoś ani my nie atakujemy, ani oni. Tak czy inaczej, no u nas dość dużo osób stopuje lochy. To też warto zaznaczyć. Dość dużo osób stopuje te lochy, więc no tutaj jak wszyscy już powiedzmy skończą stopowanie, no to myślę, że naprawdę dużego boosta ogólnie cała gildia dostanie, więc no tutaj myślę, że raczej to top 1 będziemy w stanie odbić. Hydrę mamy 8-głową. No i co, i chyba akurat gildia to nic ciekawego, kalendarzyk, tak, no i tyle, nie? Tak na szybko wam to po prostu przeleciałem. Chciałem wam, o, jest topka, dobra, chciałem wam pokazać tą topkę, no bo zwróćcie uwagę, najwyższy level na serwerze w tym momencie to jest 454. Ta osoba z tego co wiem nie stopuje lochów, no i teraz pomyślcie sobie, jak wbijemy te 23 levely około, już w tym momencie jakbym w ogóle kliknął te lochy, no to wbijemy 23 levele, czyli będziemy mieli 466 level, więc odstawimy tutaj top 1 level na tym serwerze na 12 leveli, to już jest naprawdę bardzo dużo, na tym S40 myślę, że to będzie fajnie widoczne, jak to skończymy to stopowanie, bo mówię, na W50 nie aż tak, bo tam jest dużo osób, które stopują lochy, dużo osób, które w ogóle bardzo dobrze grają od startu, nie będą aż te różnice tak widoczne, no a to jest jednak polski serwerek, poziom powiedzmy o wiele mniejszy, tu też mało osób z tego co widziałem z tej topki, tak szczerze mówiąc stopuje jakoś bardziej te lochy, no a nam tu naprawdę to wyszło fajnie, kto w ogóle śledzi tą serię, ten wie, że jednak no mieliśmy naprawdę dużo w przygodomacie odłożonej tej awki, mieliśmy bardzo szybko Akademię 20, stopujemy te lochy w ogóle, bo to też ktoś tam może być ciekawy. Stopujemy te lochy od poziomu 375 dokładnie, więc mamy no już ile? 25 leveli, czyli to będzie 68, tak? Dobrze liczę chyba. Sorry, w ogóle dzisiaj strasznie jestem niewyspany. Ostatnio mam w ogóle jakieś problemy ze spaniem. Kładę się załóżmy o 22, 23 i leżę do drugiej w nocy, bo nie mogę usnąć, ale chyba dobrze policzyłem. Jak coś, to mnie możecie poprawić w komentarzu. No, więc bardzo długo tak czy inaczej już te lochy stopujemy, więc no tu naprawdę bardzo fajnie nam to uważam wyszło. No i myślę, że to będzie widoczne, jak już to stopowanie skończymy. No i chyba tyle, topkę sobie możecie jeszcze przejrzeć, pupilki wyglądają tak, no ale tu raczej nic ciekawego, twierdzę, nic ciekawego, gildyjka się pokazała, teraz to wygląda tak, bo wcześniej się zbugowało, no i wszystko odnośnie tego zabójcy, powolutku tutaj się rozwijamy i powolutku idziemy już po zakończenie tego stopowania lochów, no 3 miesiące jest różnicy między... tak jak już mówiłem, naszym magiem, a właśnie tym zabójcą, no więc jeżeli na magu chcemy kliknąć w styczniu, no to myślę, że na tym zabójcy od stycznia 3 miesiące, to będzie kwiecień, czyli no tak idealnie wypada, żeby właśnie jeszcze ten legendarny loszek sobie ogarnąć plus minus, no i żeby potem polecieć właśnie w te loszki, kliknąć to, przejść na golda i już sobie tutaj fajnie farmić staty. Dobra, wszystko, jeżeli chodzi o to wszystko, mam nadzieję, że wszystko poruszyłem, jak macie jakieś pytanka, to oczywiście zadawajcie je w komentarzach. No a my teraz możemy, co do zabójcy, no a my teraz możemy przejść do tego Q&A. Tak jak wam już wspomniałem w odcinku poniedziałkowym, mówiłem, że chcę coś takiego nagrać pod koniec roku, że dawno nie było. No i takie ogłoszenie wczoraj około godziny chyba 16 na Discordzie wrzuciłem, że mogę wam w sumie przeczytać, kogo nie ma na Discordzie. Polecam być w ogóle, bo tam przeważnie takie akcje się odbywają. Ja w ogóle Discorda używam na co dzień praktycznie non stop, więc mi jest o wiele wygodniej tam się z wami jako tako porozumiewać, no bo wiadomo, łatwiej coś napisać na Discordzie nawet z telefonu, aniżeli nagrać o tym film, więc polecam tam być po prostu. No i wczoraj o godzinie 16:43 dokładnie
Napisałem siemka, tak jak wspominałem we wczorajszym filmie, będę chciał zrobić Q&A na odcinku, więc jeśli ktoś ma pytanie, obojętnie jakie, nie musi być związane z gierką, to zapraszam do zadawania w prywatnej wiadomości tutaj. Wybiorę najlepsze, zeskrinuję i wrzucę do odcinka razem z waszą nazwą na Discordzie. Odcinek planuję nagrać jutro, czyli no wiadomo dzisiaj, i miłego popołudnia, więc coś takiego napisałem, no i troszkę tych pytań dostałem. Nie jakoś dużo, myślałem szczerze mówiąc, że będę miał dość duży spam, ale są pytania naprawdę fajne, kilka się uzbierało, więc no zobaczymy jak to wyjdzie. Pytania wziąłem raczej wszystkie, odrzuciłem jakieś pytania pokroju, nie wiem, ile zarabiasz, coś tam, no takie pytania związane, chociaż są też takie, troszeczkę inaczej zadane powiedzmy, ale nie wiem, ja jestem jakoś, bo w ogóle tu mogę już wam pokazać, o cyk, no i dokładnie, i zaczynamy od czegoś takiego, więc z grubej rury. Ja jakoś jestem nauczony, szczerze mówiąc, żeby, nie wiem, no jakoś mnie nigdy nie interesowało, ile dana osoba zarabia, ile tam ma na koncie, ile tam wydaje na coś, no jakoś to jest takie dla mnie, wiecie, tak już zostałem po prostu nauczony, że takie rzeczy mnie bardzo nie interesują. Ja tam raczej życzę każdej osobie jak najlepiej, po prostu żeby zarabiała jak najwięcej. No i takie pytania trochę nie na miejscu, więc tam były takie dwa o moje jakieś zarobki czy coś, więc to po prostu od razu mówię, że no nie brałem tego generalnie, ale ogólnie raczej wszystkie pytania, które zadaliście, to właśnie wziąłem. Dobra, lecimy. No i proboszcz zadał pytanie, ile około wydajesz na grzybki? No i właśnie, to też jest no takie dość ciężkie pytanie. Nie liczyłem tego, więc nie podam ci dokładnej kwoty. Też należy pamiętać, w jakiej sytuacji ja jestem, jeżeli chodzi tutaj o kanał, o tą gierkę, to też myślę, że kto wie, ten wie. Tak czy inaczej, no na pewno kilka tysięcy złotych na pewno się już uzbierało, nie? Biorąc pod uwagę całą, powiedzmy, moją przygodę z tą grą od tam jakichś początków, zanim jeszcze nagrywałem, zanim jeszcze byłem znany jako neutral, powiedzmy, tylko tam jak byłem takim zwykłym graczem i tak dalej, no to szczerze mówiąc, no na pewno kilka tysięcy myślę, że się zdecydowanie uzbierało, no ale dokładnej kwoty ci nie podam, bo tak jak mówię, nigdy tego nie liczyłem, zresztą ciężko by to było policzyć, no i tyle, nie? Więc no jednak troszkę na tą gierkę wydałem. Dobra, lecimy dalej. Pytania do Q&A. Kiedy i dlaczego zacząłeś grać w Shakes and Fidget? Tu Avatix w ogóle zadał. No i tak, grać zacząłem, to już w ogóle opowiadałem tą historię. Grać zacząłem no bardzo dawno temu, nie wiem, to było jakoś w podstawówce, to była na pewno druga albo trzecia klasa, na pewno nie później, więc zacząłem właśnie jakoś tak, no to ile ja miałem wtedy lat, nie wiem, z 10, z 11, coś takiego, nie jestem pewien, w każdym razie no bardzo dawno już tą historię opowiadałem, miałem takiego kolegę, z którym siedziałem w podstawówce właśnie w ławce, kiedyś poszedłem sobie do niego do domu i on mi pokazał, że właśnie istnieje taka gra, bo ja w ogóle nie wiedziałem. No i generalnie on tam, pamiętam, że jego starszy brat miał konto z jakimś wyższym levelem, chyba wtedy to był 50 albo 60, to był jeszcze stary Shakes, gdzie te poziomy się bardzo wolno wbijały, ja takie mówię, wow, jaki level w ogóle duży, ile on ma HP na tym wojowniku, tamte itemki w ogóle od razu mi się wojownika spodobały, szczerze mówiąc, od razu były git. Do tej pory tak mam zresztą, że mi się itemki wojownika najbardziej podobają. No i tak to się zaczęło, nie? Wtedy sobie tam zacząłem grać. Założyłem bodajże, kurde, teraz nie pamiętam szczerze, chyba to był serwer 9 Polski, też o tym mówiłem już kiedyś. Zacząłem właśnie, założyłem sobie konto na tym serwerze 9 Polskim bodajże, bo oni na tym grali. No i tam miałem swoją pierwszą postać, miałem tam maga. No więc bardzo dawno temu. No i w sumie ta gierka od tamtej pory gdzieś tak się zawsze przewijała. Wiadomo, miałem przerwy, nie grałem non-stop, miałem jakieś tam przerwy, jakieś inne postacie, coś tam się bawiłem, różne rzeczy były przez ten okres czasu od tamtej pory, no ale w tym momencie mamy już, no powiedzmy 2023 rok, no to myślę, że z 12 lat już gdzieś tam ta gierka z boku jest, że tak powiem, tak jak mówię, no były przerwy. Było tych postaci bardzo dużo łącznie, no ale właśnie dlatego, gierka mi się spodobała, jak mi ten kolega pokazał, dlatego zacząłem w nią grać. Też Shakes był dla mnie bardzo przyjemny, bo ja miałem, pamiętam coś takiego, jak byłem w podstawówce jeszcze i nawet chyba w gimnazjum tam na początku, to miałem coś takiego, że ja miałem tak, że mi rodzice zabraniali w ogóle grać na komputerze na tygodniu, bo u mnie było tak, że na tygodniu trzeba się uczyć, nie ma czasu na komputer i tak dalej, nie? Mogłem grać tylko tam w piątki, soboty, ewentualnie niedzielę, no i Shakes był dla mnie bardzo fajny, bo wszystko można było ogarnąć z telefonu, nie? Ja też często miałem problemy z internetem tutaj, gdzie mieszkałem.
i w sumie gdzie mieszkam, więc ten internet zawsze był jakiś taki wolniejszy, więc takie gierki pokroju, nie wiem, jakieś sieciowe, pokroju tam LOL czy coś takiego, nie zawsze dobrze chodziły, no a gierka taka jak Shakes, czyli przeglądarkowa, nie wymaga jakiegoś, nie wiem, nie wiadomo jak dobrego internetu, więc też no generalnie dobrze się w nią grało i nie było z nią żadnych problemów, można było wszystko ogarnąć na telefonie, nawet gdzieś tam w szkole czy coś, więc dlatego w sumie w tą gierkę zacząłem grać i gram do teraz. Do tej pory tak mam, że nieraz nie mam w ogóle czasu, nawet są takie dni, nie włączę nawet komputera, no to chociaż sobie szybko wszystko na szybko z telefonu ogarnę. Dobra, bardzo się tu rozwodzę, dlatego też się cieszyłem, że nie było tych pytań bardzo dużo, bo ten odcinek by trwał nie wiadomo ile. I drugie pytanie, ile masz lat? Mam lat 22, w lutym będzie 23. Jak ci na imię Patryk? Dobra, możemy lecieć dalej. Mam nadzieję, że to pierwsze pytanie, no jako tako odpowiedziałem dobrze. Kiedy zacząłem grać, no to mówię, jak miałem z 10-11 lat, coś takiego, może nawet wcześniej, może nie, no 9 to chyba nie, no 10-11, coś takiego bym strzelał. No i dlaczego, to też odpowiedziałem. Dobra, dalej. Wendigo, myślisz, że kupiłbyś sobie jakiś tani samochód za te pieniądze, co wydajesz na Shakesa? Myślę, że tak. Generalnie teraz samochody podrożały, z tego co wiem, bardzo, nawet jakieś tam takie, wiecie, średnie jakości, czy tam nawet jakieś takie po prostu byleby jeździły, mimo że są takie zwyczajne, to i tak są dość drogie w porównaniu do tego, co było kiedyś, ale myślę, że tak, że jakiś samochód na pewno za te pieniądze by się ogarnęło. To zadał, tak jak mówię, Wendigo. Dalej, Łuciu Ombre, Q&A, planujesz nagrać coś jeszcze poza Shakesem? Pozdrawiam cieplutko z rodzinką. Nie wiem szczerze, nie wiem czy nagrywać, wydaje mi się, że nie, jak będę miał lepszy internet, bo to już miało być, w ogóle tutaj do osób, które, bo ja to często mówiłem na streamkach, mam już mieć światłowód i już ten światłowód jest potwierdzone, że będę miał, w sumie to już nawet kable wiszą obok mnie, no i nawet już miałem status budowy tego światłowodu, że jest zakończona, że już mogę tam, wiadomo, podpisywać umowę. No a nagle kiedyś wstaję rano, dostaję maila, że status budowy zgotowe zmienił się na w budowie, czyli nawet nie tam w jakiejś fazie testów tuż przed zakończeniem, tylko po prostu nagle cofnęli, że jest z powrotem w budowie. Nie wiem z czego to wynikło, nie mam pojęcia szczerze mówiąc, miałem w sumie tam dzwonić, ale jakoś już no trudno, już tyle lat wytrzymałem z takim dość słabym internetem, no to mi tam kilka miesięcy w tą czy w tą nie zrobi różnicy, no ale właśnie jak będę miał ten światłowód, to będę chyba chciał na streamkach coś innego pograć. No bo teraz taki Shakes nie jest jakoś giga wymagający, więc nie obciąża tego internetu, też jakiegoś bitrate'u nie trzeba, nie wiadomo jak wielkiego, żeby po prostu to sobie streamować, więc mi jest po prostu wygodnie. Natomiast właśnie jak będę miał światłowód, to bardzo możliwe, że na streamkach jakieś inne gry się pojawią, a na kanale chyba... chyba nie, chyba kanał pozostawię stricte do Shakesa, może założę jakiś inny, ale nic takiego w tym momencie nie planuję. Nagrywałem kiedyś Isaaca, z tego co pamiętam kilka odcinków tam wleciało, no i nie cieszył się on jakąś giga popularnością. No ja niestety mam ten minus, że już jestem kojarzony z Shakesem, że tutaj jak pojawia się coś innego aniżeli Shakes, no to nie jest jakoś giga mocno rozchwytywane, więc po prostu no na razie nic takiego nie planuję, może na streamkach, bo Twitcha właśnie traktuję bardziej jako taką platformę taką bardziej for fun, jakoś mi tam nie zależy na ilości widzów, którą mam na streamie, tam bardziej są takie streamy chillowe, żeby sobie pogadać na luzie, więc może tam jakieś inne gierki będą. Pozdrawiam oczywiście Łuciu również i lecimy dalej. Farben.pl zapytał, czy dostałeś kiedyś bana w SF Game? Tak, dostałem kiedyś bana w Shakesie, nawet z tego co pamiętam nie jednego. Jak zresztą tam była ta drama związana ze mną i tak dalej, to już nie chcę odświeżać tego tematu, ale kto poszuka, to jest na ten temat film na kanale. To nawet sam zgłosiłem kilka kont swoich, żeby mieć takie czyste sumienie, powiedzmy, to sam zgłosiłem kilka kont swoich, że coś tam na nich robiłem niezgodnego z regulaminem, żeby po prostu one zostały zbanowane, żeby, mówię, mieć taki czysty start, powiedzmy, i takie czyste sumienie. Więc tak, generalnie tak, dostałem bana w Shakesie i to z tego co pamiętam nawet nie jednego. No ale jak wiecie, gra się, praktycznie dojrzewa się z gierką, bo tak jak mówię, zacząłem miałem 10-11 lat, no to te, przez te, powiedzmy, nawet niech to będzie 10 lat, ale wydaje mi się, że to jest więcej, no to jednak, no różne rzeczy się robi, nie? Nawet z ciekawości czy coś.
Więc różnie to bywa, ale tak, odpowiadając pokrótce, kiedyś dostałem. Dalej, Doblobyta zapytał mnie, mam trzy pytania. Jeden, wolisz koty czy psy? Wolę psy zdecydowanie. Kotki są w porządku, koty też lubię, nie mam czegoś takiego, że nie wiem, psy uwielbiam, a kotów nienawidzę czy coś. Koty są ok, no ale jednak wolę psy, dlatego że, no nie wiem, jakieś takie są po prostu mądrzejsze. Psy są strasznie w ogóle kochane, kurde, powiem wam, że ja mam Yorka teraz, to kurczę, no nie wiem, położysz się na łóżku, on od razu do ciebie biegnie się tam przytulić i tak dalej, pilnuje, jak tam na przykład, nie wiem, jakaś starsza osoba do mnie przyjdzie czy coś, to chodzi za nią krok w krok, pilnuje ją, giga są po prostu mądre pieski i dlatego z tego zestawienia wolę psy, bo no o wiele więcej rozumieją i tak dalej, nie? Więc tak jak mówię, generalnie psy. Pizza z ananasem to zło, drugie pytanko. No tak, generalnie tak, nie? W sensie, nie wiem, niech każdy sobie je co chce. Każdy ma tam inne kubki smakowe, jeżeli mogę tak to określić. Ale ja pizzy z ananasem osobiście nie trawię. I teraz wiem, że w komentarzach mogą się pojawić zwolennicy, że powiedzą, o dobrze powiedział, też nienawidzę. I pojawią się też osoby, które napiszą, że co, jak ty możesz nie lubić pizzy z ananasem. No ale generalnie tak, tak jak mówię, pizzy z ananasem osobiście nie lubię. No i najważniejsze trzecie pytanie, stopy procentowe to bardziej stopy czy procenty? No pojawiło się takich kilka dziwnych pytań, do czego zaraz przejdziemy. Tak czy inaczej, no chyba procenty, nie? Chyba wydaje mi się, że procenty. Nie wiem w sumie, jak to pytanie nawet interpretować, więc okej, może polecimy dalej. Dobra, dalej mamy Justice Panda. Pytanko do Q&A. Czy nie uważasz, że gierka zmierza w bardzo złym kierunku? Chodzi mi m.in. o to, ile aktualnie można zdobyć, posiadając nieograniczone grzyby. Oczywiście nic nie mam do tego, kto ile przeznacza pieniędzy na Shakesa, ale o to, że grindowanie zaczyna być toksyczne na przykładzie nowego trybu legendarnego lochu. Mocno zaczynam się zastanawiać, czy warto jeszcze w to grać, chociaż chciałbym spróbować na takim serwerze pierwszym europejskim, jednak ciężko mi sobie wyobrazić, jak mocno pay to win będzie wyglądał z Shake za kilka lat. Oczywiście zawsze był, ale nie w takim stopniu. Mam nadzieję, że widzowie mnie nie zjedzą za wyrażenie problemu w moim odczuciu. Pozdro. Pozdrawiam również. Nie, myślę, że cię nikt nie zje, bo tu jakby wiadomo, każdy ma prawo do wyrażania swojej opinii. Generalnie tak, generalnie gierka zmierza w dziwnym kierunku moim zdaniem, ale to już od jakiegoś czasu. Pierwszym taką, powiedzmy, oznaką tego było pojawienie się berserka w tej grze, gdzie wiadomo, kiedyś to levelowanie było bardzo wolne, potem, w sensie no było po prostu o wiele wolniejsze, nie? Potem pojawił się nagle taki berserk i nagle się okazywało, że można wbić w pierwsze 3 dni 50 level, przebrać się na weekendzie epickim na nowym serwerze i lecieć dalej. To był berserk, który zapoczątkował ten trend. W tym momencie to już praktycznie każdą klasą możesz to zrobić w te 3 dni. Więc, no tak jak mówię, to już był taki krok. Potem kolejnym krokiem były te pakiety startowe, które pojawiły się bodajże, jak dobrze pamiętam, chyba pod koniec 2019 roku. Nie wiem, czy jak W37 nie startował, to on właśnie nie startował z tym pakietem startowym. No i tutaj głównie mam na myśli pakiet startowy drugi, czyli ten twierdzy, dlatego że zwróćcie uwagę, że jak weźmiecie sobie jakąś gildię, która oczywiście będzie miała same osoby, które kupują tylko te, w sensie, które kupią po prostu te pakiety twierdzy, no to weźcie pod uwagę, że tam z tego pakietu chyba każdy może wbić szóstą salkę rycerską, co na 50 osób daje na start 300 rycerzy w gildii, co przekłada się na bardzo mocne gemy, nie? Więc to był taki drugi bardzo duży boost do tego early game'u, że te mocne gemy w połączeniu z berserkiem dawały bardzo szybki exp, nie? Bardzo szybko się po prostu te lochy klikało, no i jeszcze to szybciej szło. No i tak, no jest to po części dziwne z jednej strony. Ja ogólnie legendarnego lochu strasznie nie lubię, mimo że to jest fajna mechanika na streamy i tak dalej, to ja nie lubię, jak to wygląda, nie lubię tego, że można w nieskończoność grindować niektóre rzeczy. Moim zdaniem jest to nie okej. No i tyle, co mogę powiedzieć. Takie, w sensie wiadomo, są jakieś fajne zmiany w tej gierce. To nie jest tak, że gierka, tu może sobie przerzucę na razie, może to na razie schowam, chociaż nie zepsuje się, nie, dobra. Są zmiany fajne, takie jak na przykład, nie wiem, ta przeprojektowanie lochów mi się bardzo podoba, dlatego że to pozwoli im w przyszłości dodawać tutaj dalej jakieś lochy, tu jeszcze dalej przewijać do góry tą mapkę. Tak samo wrzucenie na przykład karuzeli z idolami do osobnej zakładki też daje im, zresztą sami o tym pisali, w przyszłości jeszcze tu wrzucenie
dorzucanie kolejnych przeciwników do tej karuzeli, więc no to na przykład ta zmiana na plus, no ale są też oczywiście zmiany na minus, więc no nie wiem szczerze mówiąc jak, ja się już do tego przyzwyczaiłem, nie? W sensie na przykład na takim W60, no taki Apo, który zmaksował sobie twierdzę w miesiąc, no trudno, zmaksował, ja powtarzam już od dłuższego czasu, że nie ma co się fiksować na punkcie rankingu. Gierka jest oparta bardzo na RNG, dużo rzeczy zależy od szczęścia, też wiadomo, zawsze się znajdzie ktoś bogatszy, kto po prostu więcej wyda na tą grę, więc moim zdaniem nie ma co się fiksować na punkcie rankingu i o wiele przyjemniej się gra, jak po prostu sobie grasz, wydajesz sobie ile możesz sobie pozwolić, ewentualnie wcale nie wydajesz i ta postać się powolutku generalnie rozwija. Mogę ci powiedzieć, że jeżeli grasz 3 paski od startu, to nawet taki ziomek, który wymaksował tą twierdzę w 30 dni, grając również od startu, nie będzie miał nad tobą jakiejś gigantycznej przewagi. Oczywiście wiadomo, no bo co tam, no gemy będzie miał mocniejsze, ale prędzej czy później ty też te gemy sobie dobijesz do setnego poziomu, jeżeli będziesz grał cierpliwie tą kopalnię klejnotów, nie wiem, co więcej. No Akademia 20 też mu na pewno dużo daje w early game'ie, tam jakieś więcej miejsca w skarbcu tak samo, no ale wiadomo, no skoro wydał tyle grzybów, to musi mieć tam jakieś przewagi, czy to jeżeli chodzi o statystyki, czy jeżeli chodzi o expa, ale jeżeli oboje od startu będziecie grać te 3 paski sumiennie, to mogę ci powiedzieć, że ogromnej przepaści między tobą a nim nie będzie, nie? Ta gierka polega na cierpliwości, polega na sumiennym grindowaniu i prędzej czy później ten ranking będzie się tam w tle wbijał wyższy, no a generalnie nie polecam ci na to patrzeć, tylko grać sobie w swoim tempie i tak jak ci się podoba, no i wtedy naprawdę można z tej gierki czerpać fan. Fakt faktem, tak jak mówisz, nie wszystko zmierza tu w dobrym kierunku, ja bym w ogóle, tak jak mówię, legendarny loch totalnie wywalił z tej gry, no ale to nie ode mnie zależy, są takie świry, jak nie było tego trybu Ultimate, do którym piszesz, to też był świr pokroju Lakoki, czy tam Turora, którzy i tak to robili po 500 razy i tak masę rzeczy sobie mogli farmić dzięki temu, tam Golda przede wszystkim i tam Surek i tak dalej, no niestety, no tak jest, twórcy też chcą zarobić na tej gierce, a są osoby, które mogą sobie pozwolić na wydawanie takich pieniędzy i w sumie no to też oni pomagają, żeby ta gierka dalej istniała, powiedzmy, wiadomo, bo jednak no, trzeba opłacić tam serwery, powiedzmy programistów, supporterów i tak dalej, no to też nie jest charytatywna praca, powiedzmy, więc no nie wiem, no jak ci mogę więcej na to odpowiedzieć, po prostu lepiej grać swoim tempem i nie oglądać się na innych i na pewno się na tym wyjdzie dobrze. Grunt to grać sumiennie, no i to jest oczywiście, tak jak wielokrotnie powtarzam, maraton, a nie sprint, więc tutaj nie ma co jakoś bardzo się fiksować. Ale tak, w sumie w każdej gierce są zmiany na plus, są zmiany na minus, tak to generalnie wygląda. No i tyle chyba, nie? Mam nadzieję, że wyczerpałem jako tako temat. Dobra, dalej. Tukan zadał pytanie. Hej, jeśli dobrze zrozumiałem, to tutaj pytania do Q&A. Dokładnie, bo niektórzy w ogóle nie zrozumieli, gdzie mi mają te pytania zadawać, jak napisałem na PW, potem edytowałem, żeby w prywatnej wiadomości na Discordzie, bo tam widziałem jakimś, no niech wszyscy zrozumieli po prostu, ale dobra. Hej, jeśli dobrze zrozumiałem, to tutaj pytania do Q&A, także moje pytanie brzmi, co studiujesz i na jakiej uczelni? Tak, studiuję logistykę, to więcej osób pewnie z Twitcha wie, bo tam na Twitchu wiadomo, jak się rozmawia między sobą, to więcej informacji przekazuję ja też, aniżeli na odcinkach, ale dokładnie studiuję logistykę i studiuję na uczelni w Kielcach. Chyba mogę powiedzieć, że na UJK, nie wiem, raczej tam nie będzie to jakaś poufna informacja, zresztą już to chyba mówiłem, na Discordzie nawet pisałem też, ale tak, no dokładnie jestem na trzecim roku w tym momencie już tej logistyki, teraz kończę 5 semestr, będę zaczynał 6, w lipcu pewnie obrona, no i będę miał licencjat z głowy. No i chyba tyle, chyba wyczerpująco odpowiedziałem na twoje pytanie. Milik zadał pytanie do odcinka, czy uważasz, że gra obecnie rozwija się w dobrym kierunku, czy coś byś zmienił? Milik, no tutaj po części już odpowiedziałem na to pytanie w poprzednim, tam co tam mnie kolega pytał, czy uważam, że w dobrym to idzie kierunku, czy nie jest to zbyt pay to win, czy to się nie staje po prostu ta gierka. Natomiast mogę ci tu dodać, że gierka ogólnie jak na... Musimy pamiętać, że Shakes to jest gra przeglądarkowa, to jest clicker, nie? Więc tutaj też jakby nie ma czego oczekiwać za bardzo od tej gry. Nie ma co, nie wiadomo, jakiś... No to nie jest jakiś, wiecie, jakaś gierka singlówka, czy tam multiplayer jak pokroju Lola, że tam można jakieś mechaniki robić, można jakieś tam, wiecie, ogrywać ludzi i tak dalej. Tutaj to tak
nie działa, więc moim zdaniem, tak overall, już nie biorąc pod uwagę tego trybu Ultimate, tego legendarnego lochu, tylko tak overall uważam, że gra rozwija się w bardzo dobrym kierunku. No dobra, może nie w bardzo dobrym, może przesadziłem, ale ogólnie w dobrym. Weźcie pod uwagę, jak wyglądały te jakieś inne gierki pokroju, nie wiem, Football Team, pamiętam, że kiedyś była taka gierka przeglądarkowa, czy w ogóle jakiekolwiek inne gry. Zwróćcie uwagę, że one wszystkie tak jakby padły, nie? Ludziom się znudziły, ludzie przestali grać. No a Shakes jednak jest rozwijany, myślę, że dość mądrze, właśnie przez to, że to jeszcze nie padło. Cały czas ta gierka jest dość aktywna, cały czas ma dość dużo graczy, cały czas tutaj cieszy się popularnością i generalnie, no mówię, zwróćcie uwagę, mamy ją dostępną na Steama w ramach aplikacji, mamy ją dostępną na telefony, na przeglądarki, możemy grać tak naprawdę gdzie tylko chcemy, gdzie nam wygodnie, bardzo to wszystko, no starają się strasznie ten gameplay tak urozmaicić, no chociażby legendarny loch, tak jak mówiłem, mechanika tego, że można te rzeczy farmić jest dość średnia, no ale i tak, zobaczcie, z takiego klikera zrobili nam taki loszek, który powiedzmy jako tako przechodzimy, tam wybieramy jakieś drogi, coś tam wiecie, coś się dzieje generalnie, więc... No tak, uważam, że nie, może nie w bardzo dobrym, ale w dobrym kierunku się rozwija. Twórcy mimo wszystko wiedzą, co robią, chociaż oczywiście takie fuck-upy jak przy starcie W60 czy coś zniechęca też sporo graczy do grania i też sporo osób odchodzi niestety od tej gry, że przez to, że coś takiego się dzieje, więc no nad tym zdecydowanie muszą popracować, bo takie błędy właśnie, głównie przez błędy zauważyłem, że masa osób od tej gry odchodzi, które się tutaj w ostatnich czasach wydarzyły, więc no to na pewno należy jakoś poprawić, zmienić, ale chyba tak, chyba w dobrym kierunku. No to widać, nie? Nie wiem, z tego co widziałem, to były jakieś tam dane, które można znaleźć na internecie. Ta gierka bodajże w 2021 roku chyba 6 milionów, jak się nie mylę. Mogę teraz powiedzieć głupotę. W każdym razie, no bardzo dużo jak na gierkę przeglądarkową. 6 milionów przychodu zaliczyła za 2021 rok, bo ktoś tam posyłał na Discordzie właśnie link do... Można to sobie zresztą wyszukać, jak wpisze się na Google. Więc no chyba dobrze, nie? Chyba dobrze. Jak na gierkę przeglądarkową uważam, że to jest no rozwijane w miarę z głową i w miarę fajne. No tutaj wiecie, starałem się to rozwijać jakoś pod względem social mediów. Starają się jakoś, nie wiem, powiedzmy, no jakoś to rozpromowywać jak najbardziej. Strasznie dużo youtuberów takich większych angażują w promocję tej gierki. Założyli swój kanał na Twitchu, żeby tam Mozon go prowadził i żeby tam były streamy regularnie. Co jeszcze mogę powiedzieć? No starają się te intra robić na YouTube'a, żeby to też jakoś rozpromowywać. Posty na Facebooku, na Twitterze, no uważam, że ma to sens. Ma to sens kilka rzeczy wyeliminować i uważam, że będzie to naprawdę dobry kierunek. I czy coś bym zmienił? Nie wiem, czy coś bym zmienił. Ja tak jak mówię, szczerze mówiąc, raczej bym nie dodawał takich rzeczy właśnie jak legendarny loszek. Oj, sorry, nie wyłączyłem. Nie dodałbym takich rzeczy jak na przykład legendarny loszek, a zamiast tego dodałbym na przykład jakąś funkcję pokroju tutaj twierdza, pokroju podziemie, pokroju pupile. To są takie rzeczy, które naprawdę długo zajmują, żeby je wymaksować i są takie dość fun to play, dodają uroku tej gierce. W ogóle zobaczcie, jak ta gierka się rozwinęła, nie? Sorry, walnąłem w mikrofon znowu. Zobaczcie, jak ta gierka się rozwinęła, że kiedyś tutaj co ty miałeś do roboty? Miałeś do roboty karczmę, miałeś 10 lochów na krzyż i miałeś arenę, która chyba, w sensie walki na arenie, które chyba nawet nie dawały wtedy PD, no nie? No a teraz zobaczcie, ile mamy mechanik. Mamy podziemie, mamy twierdzę, są te pupile, lochów, ile tutaj w ogóle podochodziło różnych. Mamy tego zarządca areny. Nie wszystkie aktualizacje oczywiście na plus, no ale generalnie, no ciężko już tutaj wymyślić coś więcej, żeby jeszcze dodać do tej gierki, żeby wiecie, miało to ręce i nogi. No ale ja już od dłuższego czasu oczekuję właśnie, chyba ostatnio w ogóle taką dużą zmianą, oprócz Elevator to jest akurat fajna rzecz, nawet dla graczy free to play, ale oprócz właśnie takiego Elevatora i legendarnego lochu, które są odpalone raz na jakiś czas, to chyba ostatnią taką rzeczą permanentną, nową do gierki był dodany zarządca areny, który jest no dość męczący koniec końców, nie? Więc mówię, ja bym zobaczył jakąś zmianę pokroju pupile, pokroju twierdza, podziemie, coś takiego, no ale no tyle chyba, kurde, nie wiem, ja się tak rozgaduję zawsze, chyba wyczerpująco odpowiedziałem na twoje pytanie. Dobra, Kares891. Hej Neutral, mam moje pytanko. Jakie było twoje pierwsze konto, na którym zacząłeś regularnie, aktywnie grać w Shakesa? To też już powiedziałem i też już kiedyś odpowiadałem. Był to Mac na serwerze, tak jak mówię, chyba 9 polskim.
Nie jestem teraz przekonany, ale wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że na 9 polskim. Niestety nie mogę się na to konto zalogować, dlatego że coś tam, jak próbuję się zalogować, że kiedyś wam chciałem w ogóle nagrać taki odcinek, żeby wam pokazać to konto, ale to tam dobiłem, nie wiem, jakiś 60, 70 czy 80 level, nic ciekawego. Zresztą no, w tamtych czasach to był dość wysoki level, no a teraz to wiadomo, nie robi żadnego wrażenia. No i grałem magiem, tak jak mówię, założyłem to konto u tego swojego kolegi, tak jak już powiedziałem wcześniej, i na nim grałem tak w miarę aktywnie, dobiłem tam, powiedzmy, tak jak mówię, dość wysoki poziom jak na tamte czasy. No i tak, to było moje pierwsze konto, Maguś. Swoją drogą też miało nick neutral, jak założycie konto, chyba, bo kurczę, nie wiem, wyleciało mi z głowy teraz, ale chyba na 9 polskim serwerze to właśnie... pewnie jak piszecie neutral, bo też miałem wtedy taki nick, co ciekawe, na swoim pierwszym koncie w Shakesie, to będziecie to konto mieli. Dobra, dalej lecimy. Bartek, gdybyś miał nieograniczony budżet, jaki samochód byś sobie kupił? Szczerze nad tym pytaniem się trochę zastanawiałem, bo no mówię, ja robiłem screeny tych pytań, więc to wszystko widziałem. Nad tym pytaniem się troszkę bym tutaj zastanowił, natomiast ja osobiście od razu tu muszę zaznaczyć, że nie jestem jakimś tam fanem, powiedzmy, motoryzacji. Ja jak chcę na coś wydać pieniądze, to przeważnie wydaję więcej pieniędzy na takie rzeczy elektroniczne, pokroju, nie wiem, telefon, zegarek, tu jakieś peryferia do komputera, komputer ogólnie, monitory i tak dalej. Ja się tym bardziej interesuję i na to przeznaczam większe pieniądze, a samochód dla mnie ma po prostu jeździć, ma po prostu mnie przewieźć z jednego miejsca na drugie miejsce, więc nigdy jakoś tam bardziej się tym nie interesowałem. Natomiast odpowiadając na twoje pytanie, chyba jakiś Mercedesik, tak myślę, jakiś Mercedesik AMG, i nie mówię tutaj, kurde, ja się nie znam, to są jakieś sedany, nie sedany, nie mówię tutaj o takim większym tym Mercedesie, bo ja ogólnie nie lubię takich większych samochodów pięciodrzwiowych, ale widziałem, nawet pod uczelnię do mnie podjeżdża ktoś takim właśnie Mercedesem, często widzę na parkingu, takim właśnie AMG, takim czerwonym, z takimi czarnymi wstawkami, bardzo ładnie to wygląda. I to jest chyba, jak się nie mylę, chociaż mogę teraz głupotę powiedzieć, ale chyba trzydrzwiowy tylko, taki nieduży po prostu, ale widzę, że właśnie Mercedesik AMG, bardzo ładnie to wygląda i chyba coś takiego, nie? Takim Mercedesem, w ogóle takimi mniejszymi samochodami się o wiele wygodniej jeździ po mieście. Ja też, tak jak mówię, preferuję takie mniejsze. Wiadomo, że na jakieś dłuższe podróże, no to lepiej taki większy, jak jeszcze się trzeba spakować czy coś, jak tam w kilka osób się jedzie, no ale tak po mieście właśnie, żeby tak dojechać z jednego miejsca do drugiego, jakieś niedługie trasy, to takie mniejsze samochody są ok. No mógłbym to jakiś powiedzieć, nie wiem, jakiś Lamborghini czy coś, mając nieograniczony budżet, ale właśnie taki Mercedesik chyba by był spoko, nie? Nieduży, przyjemny, fajny, ładnie wygląda, no i tyle, nie? Chyba git. Dalej, lecimy. Mister Incognito, to ja mam cztery pytania. Z tego pytania pierwszego już trochę zlikowałem wczoraj na streamie i trochę tutaj mieliśmy zabawę, bo no naprawdę, niektórzy takie pytania zadają, że to jest masakra. Mieliśmy ubaw bardziej, a nie zabawę. Pierwsze pytanie, co byś zrobił, gdybyś się dowiedział, że twoja siorka opierdala kiełbachy kosmitom? Ciekawe pytanie, muszę przyznać. Z tego, co potem Incognito na streamie napisał, to jest nawiązanie do Kapitana Bomby. Ja chyba Kapitana Bomby nigdy nie oglądałem, więc nie wyłapałem tego nawiązania. Natomiast no, jeżeli już mam na to odpowiedzieć, to nie mam siostry, a jeżeli bym miał, to chyba by tego nie robiła. Przynajmniej mam taką nadzieję, więc no, tak ci mogę odpowiedzieć po prostu. Drugie pytanie, co cię, właśnie normalnie bym chyba tego nie dawał, ale tutaj Incognito zadał trzy naprawdę fajne pytania. A pierwsze pytanie jest takie, więc no jest jak jest. Dobra, drugie pytanie. Co cię skłoniło do nagrywania Shakesa? Szczerze to nie pamiętam w tym momencie, co mnie skłoniło. Ja nagrywać zacząłem pierwszy film w ogóle, chyba wrzuciłem w 2020 roku na początku. Na początku to był jakiś, nie wiem, 2-3 stycznia, coś takiego. I co mnie w ogóle skłoniło, żeby taki film nagrać? Szczerze to już mi pod koniec roku, jakoś listopad, grudzień chodziło po głowie, żeby sobie zacząć nagrywać. Ja w ogóle jak byłem mały, to nagrywałem jakieś tam... wiadomo, jako dziecko jakieś Minecrafty i tak dalej, lubiłem to robić, interesowałem się tym, ja od zawsze też interesowałem się YouTube'em, oglądałem tych ludzi, coś tam sprawdzałem, strasznie jestem na bieżąco, przeważnie jeżeli chodzi o jakieś sprawy internetowe. Twitcha też zacząłem oglądać tam jakoś od 16 lat w miarę regularnie, teraz trochę mniej, bo nie ma czasu, no ale jako tako tam śledzę.
No i po prostu stwierdziłem, że hej, czemu by nie spróbować, i wrzuciłem ten pierwszy film. W ogóle nic w to nie inwestowałem. Jak ktoś sobie odpali mój pierwszy film, to zobaczycie, że nie było tam kamerki, mikrofon był tragiczny, w sensie jakoś, bo to był jakiś słuchawek, ale stwierdziłem, że wrzucę jako tako, tam to obrobiłem w Audacity, żeby to jakoś brzmiało, żeby dało się tego słuchać. Też wtedy pamiętam, na YouTubie była taka pustka, bo wtedy na YouTubie mało kto w ogóle nagrywał Shakesa. Mi się w ogóle wydaje, że poniekąd ja troszeczkę zacząłem taką, to może zabrzmieć jak jego top, ale tak mi się wydaje, że ja zapoczątkowałem troszeczkę takie właśnie jakąś modę na nagrywanie tego Shakesa, bo jak ja to zacząłem robić i zaczęło to jakoś rosnąć, to strasznie dużo osób się nagle wysypało z tym Shakesem. Widziałem, że niektórzy to nawet tytuły robią jeden do jeden jak ja. Starałem się dokładnie to samo, co jest oczywiście miłe, ale ja jak zaczynałem, to nie starałem się nigdy na nikim wzorować. Przynajmniej próbowałem, nie? Wiadomo, że nieraz coś tam mimowolnie podłapałem, ale raczej starałem się jako tako swój własny styl wyrobić w tym nagrywaniu, więc no mówię, potem jak ja to zacząłem robić i to zaczęło wychodzić, to straszny był wysyp tego wszystkiego. Natomiast jak ja zaczynałem nagrywać tego Shakesa, to była pustka. Był chyba Zakreble, jeżeli się nie mylę, on nagrywa tam regularnie tego Shakesa, natomiast też z tego co pamiętam, chyba wtedy jak ja to zacząłem robić, to on potrafił sobie robić bardzo długie przerwy, więc ludzie tak szukali poniekąd tego kontentu, dlatego że on tam wrzucał na przykład, nie wiem, codziennie filmy przez tydzień, a nagle go nie było 3 tygodnie, coś takiego. Steel to w ogóle już od dłuższego czasu nagrywa jeden film na miesiąc, on był też wtedy jednym z takich bardziej znanych Shakesowych YouTuberów, więc no też tak samo brakuje tej regularności na pewno u niego. No i był Maciek, który zniknął, nie? Maciek zniknął, wtedy też go nie było. No i stwierdziłem, że hej, nagram coś, zobaczymy jak to wyjdzie. Miałem tu też jakichś swoich, powiedzmy, znajomych w tym community, miałem tam już jakichś ludzi, że tak powiem, do których mogłem to wysłać, którzy mogli to ocenić, którzy mogli coś tam doradzić. Też no fajnie to zaczęło rosnąć, jak wrzuciłem ten pierwszy film, nie? Wiadomo, że tam były jakieś negatywne oceny, to zawsze tak jest, nie? Że jak ktoś coś zaczyna robić, to znajdą się tacy ludzie, którzy go będą od razu tam próbować, wiecie, zdemotywować. Ale fajnie to zaczęło rosnąć, dużo subskrypcji. Dość mi wpadło jak na swoje pierwsze filmy i jak na ich jakość po prostu. Ja to też w miarę, myślę, że z głową reklamuję. Ja myślę, że do tej pory w miarę z głową to wszystko robię. Fajne tytuły daję, takie, które po prostu załapią jako tako. Tu trochę brzmi jak takiego to w dalszym ciągu, ale tak mi się wydaje, że po prostu jako tako mam do tego smykałkę i z racji tego, że dużo YouTube'a obserwowałem swego czasu, to wiem mniej więcej, co powinno załapać, co nagrać, żeby było, żeby się klikało i tak dalej. No i też uważam, że ja, w sensie, no po prostu tyle, nie? To mnie skłoniło do nagrywania, że była taka pustka w Shakesie. Uważałem na tamten moment, że mam dość dużą wiedzę do tego, co do Shakesa, co potem zweryfikował czas i się okazało, że nie, bo bardzo dużo w ogóle odkąd zacząłem nagrać się nauczyłem rzeczy, ludzie mi dużo w komentarzach pomogli, popisali, dlatego też w ogóle zrobiłem ten, po prostu tam inne, powiedzmy, inne edycje, nie wiem, tą edycję z 2020 roku poradników, bo wtedy o wiele więcej wiedziałem niż na początku, jak to zaczynałem nagrywać. Też pamiętam, że ludzie pisali, że brakowało takiego kanału stricte o Shakesie, no bo tak jak mówię, no wtedy była taka pustka, w taką niszę się wdałem, że tak powiem, no i tak wyszło, nie? A jak kanał się zaczął rozwijać, widziałem, że ludzie to z jakiegoś powodu, ja naprawdę przysięgam wam, że ja do tej pory nie wiem, z jakiego powodu ludzie, mnie oglądają. Uważam, że jeżeli chodzi o takie filmy z jakimiś nowościami, ciekawostkami, to jeszcze ok, jakoś to jest fajnie przeze mnie zrobione, ale takie odcinki z klikania lochów czy coś, to ja uważam, że tam jest naprawdę dużo rzeczy do poprawy, a ja też jestem taki, że bardzo krytyczny byłem do siebie, zawsze tam, wiecie, starałem się to wszystko jak najlepiej robić, jak widziałem, że mi tam wpadło tych subów trochę, to od razu mikrofon nowy kupiłem, żeby to lepiej brzmiało, od razu się to starałem jakoś rozwijać, siedziałem nad miniaturkami, żeby jakiś taki swój styl złapać, to też bardzo długo, pisałem po ludziach, płaciłem za te miniaturki, za jakieś tam projekty w jakichś gimpach i tak dalej, żeby to po prostu jakoś wyglądało, no strasznie dużo czasu na to poświęcałem i w sumie poświęcam do tej pory, to jest takie moje jakby hobby.
Więc mówię, no jakoś to się rozrosło, nie? Potem był wirus, nie wiem czy mogę mówić tą nazwę czy nie, kiedyś nie było można na YouTubie. No i wiadomo, wtedy też bardzo dużo osób siedziało w domu i to też mi na pewno pomogło, bo to było chyba jakoś w połowie 2020, jak się nie mylę, więc no też wtedy ludzie siedzieli w domu, szukali na YouTubie, więc też ten kanał mi urósł. No i teraz już bardzo dużymi krokami się zbliżamy do 20 tysięcy subskrypcji, więc no myślę, że wyszło fajnie, nie? To jest takie moje hobby, nie ma dnia, żebym coś przez głowę mi nie przeszło, że może coś nagrać, może wiecie, jakiś pomysł na film, coś tam zrobić, więc uważam, że fajnie, bo nie miałem nic takiego ciekawego do roboty swego czasu, a to mi jednak tak no jakoś tam zabija czas, powiedzmy, czy to właśnie streamki, czy tam jakieś nagrywanie. Dobra, ja się tu bardzo rozwodzę. Jaką masz pracę, bo z tego co wiem, łączysz to ze studiami? Tak, dokładnie, studiuję zaocznie, bo tego nie powiedziałem w tamtym pytaniu o studiach. Studiuję zaocznie, tak jak powiedziałem, tą logistykę, więc weekendowo. Jaką mam pracę? Pracuję w takiej firmie, nie chcę mówić, od razu powiem szczegółów, bo i tak wszyscy wiedzą praktycznie, kto tam jakoś bardziej śledzi, czy Discorda, czy Twisha, że jestem z okolic Kielc, no i tutaj ta firma jest jedna, taka, która produkuje tą rzecz, więc bardzo łatwo będziecie mogli to namierzyć, no a jednak jakieś tam powiedzmy granice tej prywatności uważam, że powinny zostać. Natomiast taką mam pracę, że dużo rzeczy mogę zrobić z komputera, przez komputer po prostu dużo rzeczy mogę zrobić z domu i tak dalej, więc to mi zdecydowanie ułatwia. No i tak jak mówię, po prostu jest to firma, która coś tam produkuje i ja tam mam też jakieś swoje zadania, powiedzmy, ale tak jak mówię, większość rzeczy właśnie z komputera i tak dalej, więc to jest na pewno wygodne i nie mam jakoś dużego problemu, żeby to połączyć ze studiami. No ale jak wam powiem, co produkuję i dokładniej czym tam się zajmuję, to myślę, że bardzo łatwo to wyłapiecie, no a tego wolałbym uniknąć. I czwarte pytanie, jak ci minęły święta? Święta minęły mi git, nie? W sensie, tak jak wam mówiłem w tym odcinku poniedziałkowym, byłem łącznie na dwóch wigiliach, można tak powiedzieć. Potem w pierwszy dzień świąt też mnie nie było pół dnia w domu i drugiego dnia świąt też miałem jeszcze jechać, ale stwierdziłem, że już sobie posiedzę w domu, bo też chciałem trochę odpocząć. Też dlatego nagrałem ten film właśnie w poniedziałek, bo i tak siedziałem w domu. No mówię, tak jak już powiedziałem wtedy, święta są fajne, święta są przyjemne, ale jednak tyle tego jedzenia, jazda, nieraz jak ktoś ma dalej rodzinę, to też trochę musi spędzić w trasie, więc no takie fajne, ale też bez przesady, nie? Myślę, że te, powiedzmy, Wigilia plus tam te dwa dni świąt, pierwszy, drugi dzień świąt, idealnie, nie ma co przesadać, ale generalnie okej i wy też możecie napisać w komentarzach, jak tam wam święta minęły. Dobra, dalej, kolejne pytanie, Claire Donowy. Mam pytanie do Q&A. Od ilu lat zajmujesz się shakesem? Jakie jest twoje hobby poza shakesami i nagrywaniem? To już powiedziałem, shakesem myślę, że no minimum 10 lat, ale myślę, że nawet jakieś 11-12 już będzie. I moje hobby poza shakesami i nagrywaniem nie mam. Nie mam żadnego, tak jak mówiłem, ja się za bardzo niszym, szczerze mówiąc, przed zaczęciem nagrywania nie interesowałem. No a teraz właśnie te streamy, to nagrywanie, to jakieś robienie miniaturek, wymyślanie odcinków i tak dalej, to traktuję bardziej jako takie moje hobby. I głównie to, nie tyle co shakesa, co właśnie to nagrywanie, no ale wiadomo, że to się łączy, no nie? Więc no mówię, no a to od ilu lat, to jakoś 2010-11 rok zacząłem w shakesa grać. Dobra, to tyle. Drugie pytanie, jaka jest twoja ulubiona gra oprócz Shakesa? Nie mam takiej, jak byłem młodszy, to grałem dużo w FIFA, pamiętam. Potem jakoś jeszcze w technikum, jak miałem tam 17-18 lat, to w LoL'a też trochę grałem, ale no gram tylko obecnie w Shakesa. Gry mnie od pewnego czasu bardzo nudzą i bardzo ciężko mi w ogóle pogram w jakąś gierkę, na którą mam ochotę, pół godziny i mnie nudzi. Bardzo ciężko mi jest jakąś grę dopasować, żeby mnie wciągnęła. Ja to bym sobie pograł, szczerze mówiąc, teraz w jakieś takie MMO pokroju Metin, nie? Które by tak faktycznie wciągnęło, fajnie by się to, powiedzmy, ogrywało, że byłoby takie grindowanie, że można by, nie wiem, tu sobie expić, a tu sobie w tle jakiejś muzyki posłuchać czy coś, czegoś takiego szukam, no ale ciężko w tym momencie coś takiego znaleźć, no i też nie mam za dużo czasu na gierki, więc tak to wygląda. Jaki jest twój, trzecie pytanie, jaki jest twój ulubiony klub piłkarski oraz piłkarz? Obecnie nie mam takiego. Piłkarzem moim ulubionym, jak byłem młodszy,
To był Cristiano Ronaldo, więc taki byłem, że tak naprawdę kibicowałem temu klubowi, gdzie on był, czyli tam wiadomo Manchester United, potem Real Madrid, ale teraz mi się to zmieniło, teraz aż tak nie śledzę, nadal go lubię, ale już nie można powiedzieć, że jestem jakimś gigafanem, ale jeżeli mam w ogóle ja teraz piłki też jakoś bardzo nie śledzę, nie? Ale jeżeli mam odpowiedzieć, to powiedzmy, że Cristiano Ronaldo w dalszym ciągu, no a jeżeli chodzi o klub piłkarski, to chyba Real Madryt pozostał. Mimo że już Ronaldo tam nie ma, oczywiście, to wydaje mi się, że Real Madryt mogę powiedzieć, bo mówię, jak byłem młodszy, to bardzo historię tego klubu śledziłem i no i powiedzmy, że Real Madryt. Dobra, dalej. Ewald, czy planujesz spotkanie z widzami w 2023 roku? Pierwsze pytanie. Nie wiem szczerze, w sensie jakby ktoś chciał jakoś się dogadać, tu bardziej do osób, które siedzą na Discordzie, bo tam jest kilka takich osób, które regularnie się udzielają i powiedzmy, że można by coś takiego zrobić. Jeżeli ktoś miałby ochotę, jeżeli coś takiego by w ogóle przeszło, to można by coś takiego zrobić, ja jestem chętny, czemu nie? Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że mam tak małą widownię, koniec końców, że jakbym miał robić jakieś spotkanie z widzami, to nie wiem, czy ktoś by to w ogóle oglądał, czy w sensie, czy ktoś by na to przyszedł, czy w ogóle, no jakoś ciężko by to ogarnąć, nie? Wydaje mi się, że raczej mało kto by się na takowym spotkaniu pojawił, ale jako taki wypad gdzieś, jakiś z widzami, jakieś takie, powiedzmy, ala spotkanie, coś tam porobić wspólnie, czy coś, to jestem chętny, jeżeli znalazłyby się chętne osoby, to można by coś zrobić, ale nie wiem. Już kiedyś był taki pomysł, kiedyś coś takiego miało być, chyba w tamtym roku w ogóle, ale w końcu to nie wypaliło, bo tak jak mówię, no ludzie się nagle wykruszyli, więc no uważam, że z wielkością mojej widowni ciężko ogólnie coś takiego ogarnąć. Dobra, drugie. Jak wygląda twoja orientacja seksualna? Po wiadomościach na Discordzie streamach można wnioskować, że jesteś homoseksualny. Nie, jestem heteroseksualny. Jeżeli już pytasz, no to wiem, że akurat Ewald troluje, więc chyba tu nie muszę nic dodawać. Czy jesteś od czegoś uzależniony, używki hazard? Nie, z tych rzeczy wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że z tych rzeczy nie. Od hazardu na pewno. Tu nie wiem, czy jakieś nawiązanie, czy coś, ale nie. Jedyne, jakie uzależnienie mogę mieć ewentualnie, to wydaje mi się, że od, nie wiem, internet, telefon, coś takiego, może, ale ja też dużo pracuję przez internet, że tak powiem, ja też, no, internet mi służy jako takie dość pomocne narzędzie, koniec końców, czy to właśnie ten telefon, czy to właśnie komputer, więc nie wiem, czy to do końca uzależnienie, ale jak już to, a jeżeli chodzi o jakieś używki, hazard, to nie, ja jestem strasznie taką osobą, która ma problemy, żeby się od czegoś uzależnić. Ja jak sobie mówię, że czegoś nie chcę robić, to po prostu tego nie robię i mówię, no ciężko mi. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam osób, które są na przykład, nie wiem, uzależnione od alkoholu, są alkoholikami, bo no mówię, dla mnie to jest coś takiego, że jak nie chcesz pić, to po prostu nie pijesz i tyle, nie? Może to tak prosto brzmi, może jak ktoś ma taki problem, albo ma kogoś w rodzinie, kto ma taki problem, to dla niego to będzie takie dość prostackie podejście, ale mówię, no ja sobie tego nie mogę wyobrazić w głowie, że ktoś nie chcę czegoś robić, a to robi mimowolnie, nie? Tak jak mówię, ja sobie mówię, że nie chcę i po prostu tego nie robię. Dobra, co planujesz? Czwarte pytanie. Co planujesz robić po skończeniu obecnych studiów? Nie wiem szczerze, te studia szczerze chyba nie są mi jakoś giga potrzebne w tym momencie. Poszedłem to zrobić tak o, żeby to mieć, żeby mieć jakiś tam papier z wyższej uczelni, bo może się kiedyś przyda, ale skończenie studiów chyba jakoś dużo w moim życiu nie zmieni, więc nie mam jakichś planów z tym związanych. Fajnie to będzie zrobić, fajnie to będzie skończyć i tak jak mówię, mieć jakiś tam papier dodatkowy. Dobra, kolejne pytanie od rolnika. Jaką klasą postaci grało ci się najprzyjemniej, na jakim serwerze? Wydaje mi się, że najprzyjemniej mi się gra magiem, dlatego że mag jest taki, że ma bardzo dużo obrażenia, walki trwają krótko i ogólnie nie jest podatny na żadne pasywki tak naprawdę. Nie można unikać jego ciosów, nie można blokować, Fireball Paladyna jest blokowany. No jedyną pasywką tak naprawdę to chyba ta pasywka Berserka, no ale to działa w dwie strony, albo Berserk go zwanshotuje, albo Maguś go zwanshotuje, w sensie Berserk Furio, a Maguś na kryta go może zwanshotować, więc wydaje mi się, że
Chyba magiem, chyba mag w tym momencie jest taki dość przyjemny do grania i chyba na niego bym wskazał, czyli no automatycznie na serwerze 50 międzynarodowym, bo na tym gramy swoim magusiem. Dalej, Mirales, pytanie do Q&A, czy jesteś zadowolony z rozwoju gry Shakes and Fidget? Tu już chyba się rozwodziłem na ten temat, już były dwa podobne pytania, więc chyba już nie będę się powtarzał. Tak jak mówię, ja oczekuję jakiejś nowej mechaniki pokroju pupile, twierdza, podziemia, żeby coś takiego weszło permanentnie do gry, nie tak eventy od czasu do czasu, jak właśnie legendarny Loch, czy tam jakiś powiedzmy Elevator właśnie, które są uruchamiane od czasu do czasu, tak jak już wspomniałem, powtarzam się, ale już kurde widzę, że odcinek zbliża się do godziny, masakra, więc mówię, coś takiego bym widział, coś pokroju pupile, żeby to zostało permanentnie dodane do gry, ale tak ogólnie jestem, może nie powiedzmy, rozwój gry oceniam na 7/10, nie jest to na pewno perfekcyjne, ale też nie jest słabe, więc taka siódemeczka myślę, że z mojej strony może polecieć. Dobra, dalej, aha, i to już było ostatnie, okej, okay, teraz jeszcze kliknę, a jest z powrotem pytanie proboszcza, w ogóle tego pytania jeszcze swoją drogą proboszcza miałem nie dawać, ale z racji tego, że proboszcz jest naprawdę aktywnym użytkownikiem na powiedzmy jak i na Discordzie i tam na Twitchu, to sorry, ale spojrzałem na Discorda, na Discordzie czy to właśnie na Twitchu, to stwierdziłem, że z sympatii do niego dorzucę to pytanko, ale normalnie bym pewnie nie dawał. No i wszystko, jeżeli chodzi o pytania, mam nadzieję, że starałem się w ogóle jak najlepiej odpowiedzieć, w sensie jak najbardziej szczegółowo, i żebyście na pewno się dowiedzieli wszystkiego, czego chcecie. No i chyba tyle, chociaż tu widzę, że jeszcze się jakieś pytania pojawiły. Poczekajcie. Tak, no dobrze, w sumie to możemy jeszcze dodać. Nie będę już screenował tego, ale widzę, że Delf napisał teraz, jak to nagrywam, więc dodamy. Oto moje pytania do Q&A. Delfa pozdrawiamy, też użytkownik Discorda już tak naprawdę od praktycznie od samych początków. Mówię, nie będę już dodał, chociaż kurde, w sumie to poczekajcie, w sumie to mogę dodać, żeby było tak, wiecie, dobrze to zrobione. Cyk, i teraz jak sobie weźmiemy, pokażemy to. I jak sobie weźmiemy, powiedzmy, a nie, to bym musiał chyba szukać, chyba że się gdzieś tutaj pojawi, bo te pytania są dość mocno wymieszane. Poczekajcie, czy pojawi się pytanie Delfa gdzieś tutaj, czy niestety nie, chyba to bym musiał jakoś zresetować OBS-a czy coś. To dobra, to zrobimy to inaczej w takim razie. Weźmiemy sobie pytanka, weźmiemy sobie tutaj, cyk, wezmę tu, żeby mnie było dobrze słychać. O, dobra, jest pytanie od Delfa jeszcze, teraz zauważyłem na Discordzie, że mi napisał, dlatego miałem taką zwiechę, więc niech będzie, że jeszcze dorzucimy. Oto moje pytania do Q&A, czego się najbardziej boisz? Nie wiem, dobre pytanie, tak szczerze, ale nie wiem, chyba utraty bliskich się najbardziej boję, tak jak mam być szczery z wami. Pozdrawiam oczywiście Delfa raz jeszcze, ale mówię, odpowiadając na to pytanie, chyba utraty bliskich moich, tak mi się wydaje, że to jest, nie ma takich rzeczy, nie wiem, jak byłem mały, to się bałem jakiejś tam ciemności czy coś takiego, ale w tym momencie to chyba tego tak najbardziej, takie mam coś w głowie, to tak w 100% będąc z wami szczerym. Co byś zmienił sobie, gdybyś mógł? Nie wiem, na pewno wygląd, bo zdaję sobie sprawę, że jest troszeczkę rzeczy do poprawy. No ale to takie, wiecie, poboczna sprawa, natomiast jeżeli chodzi o charakter, na pewno chciałbym być bardziej otwarty do ludzi, bo ja ogólnie jestem dość zamknięty, to w ogóle taki paradoks, nie, że tutaj sobie do was gadam, tak wiecie, na każdy temat powiedzmy jakoś się rozwijam, natomiast osobiście jestem dość taki skryty, że tak powiem, tylko wśród tam swoich znajomych jakichś bliższych jestem taki, powiedzmy, nie skryty, jeżeli mogę tak powiedzieć, ale ogólnie to nie jestem dość otwarty do ludzi, więc to może bym zmienił. No i charakter na pewno, nie? Ja i tak uważam, że dość spory progres zrobiłem, jeżeli chodzi o mój charakter, biorąc pod uwagę na przykład mnie z gimnazjum, a mnie teraz, ale to też wynika z tego, że wiadomo, człowiek się w tym okresie rozwija, ale na pewno... Ale na pewno myślę, że coś, żeby być lepszym dla ludzi i żeby właśnie ewentualnie być bardziej otwartym do ludzi. Może to jeżeli chodzi o charakter, a jeżeli chodzi o wygląd, to lepiej nie wymieniać, bo
bo by film trwał jeszcze pół godziny dodatkowe. Dobra, dalej, co motywuje cię do ciężkiej pracy przy filmach? Chyba to, że ludzie to oglądają, szczerze. Ja mówię, gdybym nagrał ten swój pierwszy, drugi, trzeci film i zobaczyłbym, że nikogo to nie interesuje, to bym pewnie sobie dał spokój, no bo równie dobrze mógłbym nagrywać i zostawiać te filmy na dysku i oglądać sam dla siebie, na jedno by wyszło, no ale jak widziałem, że to fajnie zaczyna iść, że ludzie subskrybują, że idą te wyświetlenia fajnie, to mnie tak najbardziej zmotywowało i dało mi takiego kopa, żeby bardziej w to, powiedzmy, zainwestować. Tu mowa oczywiście o kamerce, o mikrofonie, o tam green screenie i tam innych rzeczach, o świetle w ogóle, które pomaga, żeby ten green screen działał ok. No i wiadomo, takich pobocznych rzeczach. No i chyba te wyświetlenia najbardziej, nie? W sensie wyświetlenia, a co za tym idzie, to, że po prostu ludzie chcą to oglądać, że lubią te filmy, że dla niektórych to faktycznie jest... Niektórym umijam czas tymi filmami, to jest chyba takie najbardziej motywujące, żeby przy tym siedzieć, wymyślać nowe te filmy, nagrywać, poświęcać na to czas, na jakieś miniaturki i tak dalej, nie? To jest chyba taka najfajniejsza motywacja, to, że po prostu ludzie z jakiegoś powodu, tak jak mówiłem, nie wiem do tej pory z jakiego, to oglądają. Dobra, i mamy jeszcze ostatnie pytanie. Jaki jest twój ulubiony superbohater? Moim ulubionym superbohaterem jest chyba, to już mogę w sumie przerzucić, moim ulubionym superbohaterem jest chyba Spider-Man. Ja zawsze byłem fanem Spider-Mana, ewentualnie Venoma, no ale to wiadomo, się łączy to uniwersum, jeżeli mogę tak powiedzieć, więc Spider-Man. Strasznie lubiłem te filmy Spider-Manowe, nie? Spider-Man 1, 2, 3, bo tam te jakieś poboczne mi tak nie siadały, jakieś bajki też nie, ale ten film jedynka, dwójka, trójka Spider-Man, strasznie mi się to podobało. Oglądałem po kilka razy każdą część, więc chyba Spider-Man. Tak samo ten film teraz, co powstał, Venom, w sensie to już powstało jakiś czas temu i teraz ostatnio Venom 2. Też te filmy mi się bardzo podobały, no ale mówię, to jest takie trochę nawiązanie do Spider-Mana trójki, nie, bo w Spider-Manie trójce też można powiedzieć, że był Venom. No ale tak, wydaje mi się, że Spider-Man. Dobra, i tyle. Tyle w tym momencie. Tu jeszcze zerknąłem na Discorda, ale już nic nie ma, więc dobra, wyłączamy już te pytania. Aha, pytania to już wyłączyłem, to możemy wyłączyć, cyk. No i dobra, wszystko jeżeli chodzi o pytanka. Bardzo długo będzie odcinek trwał, ale jak ktoś chce, to sobie może posłuchać, może na jakimś przyspieszeniu czy coś, no ja nie umiem niestety krótkich filmów nagrywać. No i teraz to, co powiedziałem na sam koniec, podsumowanie. Zacznijmy sobie może od podsumowania Twitcha, bo to nie będzie jakieś giga długie. Tak wyglądał mój Twitch w 2022 roku. Musimy pamiętać, że ja na Twitchu zacząłem aktywnie działać po tej przerwie prawie rocznej w kwietniu tego roku, czyli pierwsze tam, powiedzmy, nawet 4 miesiące bym powiedział, nie robiłem nic na Twitchu, nie było żadnych streamów. No i w kwietniu tam jakoś przy okazji startu W55 wróciłem sobie do tych streamków i od tamtej pory regularnie tydzień w tydzień te streamy robię, nieraz więcej w tygodniu, jak mam więcej czasu, nieraz czasem tam się zdarzyły 2-3 w tygodniu, więc nie za dużo. No ale staram się jak najwięcej czasu na tego Twitcha poświęcać. Ja Twitcha jestem zwolennikiem, żeby to było takie bardziej for fun. My tam sobie klikamy awkę po prostu i gadamy przeważnie. Wiadomo, że jak jest jakiś start eventu, czy nowego serwera, czy coś, to robimy to na Twitchu. Potem ja to montuję i wrzucam na YouTube'a. No ale raczej Twitcha traktuję bardziej for fun. Kto chce, to sobie przyjdzie, pogada. Nie tryharduję tam, nie napinam się o widzów. Mam w to totalnie wylane. No a mimo to średnia liczba widzów w tamtym roku, dałem od 1 stycznia, no ale mówię, to raczej od kwietnia się liczy wszystko, do końca roku wyniosła 73. Nieźle wydaje mi się jak na Shakesa i jak na to, że to jest na Twitchu, bo na pewno na YouTubie bym miał, podejrzewam, że po 200 osób na każdym streamie, nawet na takim nudniejszym, no bo tu jednak followuje 20... prawie już 1000 osób, no ale ja preferuję do streamowania Twitcha, też to nie koliduje z filmami ani nic, także no 73, wiadomo, że na takim streamie, gdzie się nic nie dzieje, gdzie klikamy awkę, no to jest po 40-50 osób, także nie za dużo, no a znowu jak stream jest jakiś z eventu właśnie nowego, jak coś startuje, nowego serwera i tak dalej, to chyba w piku mieliśmy nawet tam ponad 500 osób, jak dobrze pamiętam, nie wiem, czy ja tego nie mogę jakoś tutaj sprawdzić, poczekajcie moment, producent wideo. No, chociaż nie, to nie było to. Powinienem to bardziej, ale i tak już ten film tak trwa długo, że
parę minut w tą czy w tą chyba nic nie zmienią. Powinienem to zrobić przed odcinkiem, ale właśnie nie miałem za bardzo podsumowanie transmisji może. Może weźmiemy sobie, a nie, nie mam tutaj, tutaj bym musiał wybrać konkretną transmisję, żeby ewentualnie wam pokazać, chyba że zjadę tutaj niżej, nie, niżej też nic ciekawego nie ma. Chociaż jak sobie damy od 1 stycznia, to może będzie taki pik widzów, bo tu są takie słupeczki, czego wam nie pokażę. Dokładnie, mieliśmy w niedzielę 20 listopada... A nie, bo to była średnia, to nie jest pik, tylko to jest średnia. Dobra, czyli wam nie powiem. No ale pod 500 widzów w piku podjeżdżaliśmy, jak tam był start chyba, nie wiem, czy nie W60, czy coś takiego. Tam nawet nie wiem, czy 500 nie przebiliśmy, to bym musiał na Discordzie poszukać screena. Więc taki był mój pik, także no mówię, jak są jakieś rzeczy ciekawsze, to jest więcej widzów oczywiście. Jak są takie mniej ciekawe, jak robienie awki, to jest mniej tych widzów. No ale tak czy inaczej średnia z całego roku 73, gdzie mieliśmy też streamy, gdzie średnia to była 20, mieliśmy streamy, gdzie średnia to było właśnie 200, więc no taka ogólna wyszła, myślę, że nie taka zła. No i przede wszystkim followki. Followków przez ten rok doszło nam na Twitchu 3638, więc bardzo dużo. W tym momencie na Twitchu mamy już ponad 5500 followów, więc no mówię, bardzo, ale to bardzo dużo. No i oczywiście pięknie wam za to dziękuję. Twitch jest taką poboczną sprawą, ale naprawdę jest sympatyczny dla mnie, bo jak ja nieraz nie mam czasu czegoś nagrać, to po prostu zrobię to na streamie i potem wam wrzucę wycinek z tego streama jakoś zmontowany, więc fajnie to naprawdę idzie połączyć. Kto chce, to sobie obejrzy na żywo, to i tak nie jest zazwyczaj dużo osób, na tam kilka tysięcy powiedzmy obejrzy sobie na YouTubie. Bardzo fajna sprawa i bardzo wydaje, 5507 teraz mamy followów dokładnie. Więc uważam, że jest to naprawdę bardzo fajnie i fajnie mi to wychodzi, żeby to łączyć. No i przez streamowanych godzin mamy 293 godziny 44 minuty w tym roku. Tak jak mówię, zaczęliśmy od kwietnia. Jeżeli streamowalibyśmy bity rok, no to na pewno tego czasu by było więcej. No ale prawie 300 godzin to chyba też jest sporo. Średnio moje streamy trwają 1,5 godziny plus minus, takie zwykłe, i też no mówię, są tam, jak mam więcej czasu, to jest powiedzmy 4-5 w tygodniu. Jak mam mniej czasu, to jest tam około 2-3, więc no chyba nieźle. Tak się ogólnie prezentują statystyki, ale mówię, Twitch, lepsze statystyki będą za rok, jeżeli uda mi się cały bity rok 2023 regularnie streamować. No i teraz YouTube, to co jest, z czego jestem najbardziej dumny, bo jednak YouTube to jest w dalszym ciągu moje oczko w głowie. 1 800 000 wyświetleń zrobiliśmy w tym roku, no bardzo dużo, nie? Prawie 2 miliony jak na wielkość mojego kanału, prawie 2 miliony wyświetleń, to jest bardzo, ale to bardzo dużo, za co wam oczywiście ślicznie dziękuję, do czego zaraz przejdę. Czas oglądania w godzinach mamy prawie 188 tysięcy godzin w tym roku mnie oglądaliście, także to też jest od groma naprawdę. No i przez ten rok doszło nam 5100 około subskrypcji. Też dużo, nie? Też bardzo dużo. Pamiętam, że od 2020 do 2021 przez ten pierwszy rok mojego działania powiedzmy na YouTubie wbiłem 10 tysięcy subów, potem to zdecydowanie zwolniło, dlatego że kto już miał mnie znać, to mnie znał, kto mnie chciał oglądać, to mnie oglądał, kto nie, to nie, więc te suby już zdecydowanie wolniej idą, ale w dalszym ciągu regularnie idzie. Myślę, że w lutym max wbijemy te 20 tysięcy, to co wam już mówiłem w filmie poniedziałkowym, no ale tak prezentują się statystyki z YouTube'a przez cały 2022 rok. Wszystko chyba, takie najciekawsze rzeczy myślę, że wam pokazałem. Nie chciałem się tu jakoś bardzo rozwodzić, żeby tam w jakieś szczegóły wchodzić. Jak chcecie, to możecie pytać w komentarzach, to wam powiem. Na przykład, nie wiem, który film zdobył najwięcej wyświetleń albo jakieś takie pierdoły, ale to na to nawet sobie możecie sami spojrzeć, jak tam najpopularniejsze klikniecie na kanale. Wszystko, nie wiem, czy to będzie ostatni film w tym roku, czy też nie. Tak czy inaczej, już z tego miejsca chciałbym wam ślicznie podziękować za 2022 rok. Wydaje mi się, że był bardzo owocny, wydaje mi się, że fajne community udało mi się tu już w ogóle przez te prawie 3 lata tego mojego działania na YouTubie zbudować. Bardzo wam dziękuję, bo to wspólnie tworzymy. Jak ja bym to sam robił, a wy byście tego nie oglądali, to takich wyników by się nie dało osiągać, więc ślicznie dziękuję. Mam nadzieję, że 2023 będzie jeszcze bardziej owocny. Mogę wam zdradzić, nie wiem kto to jeszcze ogląda, ale mogę wam zdradzić, że na początku 2023 roku będzie coś fajnego z moim udziałem też.
podejrzewam, że jakoś luty maksymalnie marzec, więc no też taką mogę wam taki leak delikatny zarzucić, że coś takiego będzie, a co to zobaczycie. No i mówię, mam nadzieję, że 2023 będzie bardziej owocny. Nie wiem, jak to wyjdzie ze statystykami, ale na pewno będę chciał tego Twitcha przez bity rok sobie prowadzić, żeby to jakoś lepiej wyglądało. Nie robić żadnych przerw, tak jak ostatnio zrobiłem na jakieś tam, nie wiem ile, 8, 9 czy nawet 10 miesięcy chyba. No i co, dziękuję wam ślicznie, że jesteście, dziękuję, że budujecie to community razem ze mną, mam nadzieję, że się wam podobało. Nie wiem, tak jak mówię, czy to ostatni film, czy też nie, ale jest to taki film podsumowujący, więc chcę to zrobić od razu. Dajcie znać, jakie wy macie plany na kolejny rok, tak jak mówiłem na początku, napiszcie w komentarzu, napiszcie, czy udało wam się zrealizować to, co chcieliście w tym roku. I co? I tyle. Nie jestem dobry w takich przemowach. Życzę wam oczywiście wszystkiego dobrego w nowym roku. Życzę wam, żeby wam się wasze postanowienia spełniły. I raz jeszcze dziękuję, że tworzycie to community razem ze mną. Wszystko. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Zostawiajcie kciuka w górę, zostawiajcie suba z dzwonem, kto jeszcze tego nie robi. Wbijajcie na Discorda, na Instagrama i na Twitcha. Linki są przypiętym komentarzu oraz opisie. I tak jak mówię, piszcie w komentarzach to, co wam już mówiłem wcześniej. Dzięki ślicznie raz jeszcze za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć.